STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok. Andrzej, trwa ten nasz intensywny tydzień meczowy. W ciągu ośmiu dni roze rozegramy trzy mecze, za nami już dwa. Inaczej, w momencie od początku. Andrzej, trwa nasz maraton meczowy, za nami dwa mecze, przed nami jeszcze jeden z Lechiał Gdańsk. Pierwsze pytanie, jak czujesz się fizycznie, ponieważ zarówno w Krakowie, gdzie były bardzo trudne warunki atmosferyczne, gdzie biegaliście wiadomo w burzy na boisku, które, na którym znajdowało się sporo wody, a z drugiej strony w środę mecz z Legią Warszawa, gdzie wiadomo ta defensywa w starciu z Legią zawsze musi być skoncentrowana przez pełne 90 minut, no bo chwila uwagi może kosztować to bardzo dużo. No Dzisiaj czujemy się zmęczeni, bo… Czyli zagraliśmy w ciągu czterech dni chyba dwa mecze i teraz musimy się skupiać na to, żebyśmy się najszybciej zregenerowali i byli przygotowani do następnego meczu z Lechią. Andrzej, można powiedzieć, nieźle weszliście w tę rundę mistrzowską. Zdobyliście cztery punkty, trzy na trudnym terenie w Krakowie, Punkt z legio po którym można odnieść wrażenie, no, byliście mocno niepocieszeni. Tak, jak jeśli chcemy zrobić co w tym sezonie, jak chcemy grać o te puchary to, to musimy teraz punktować. Ym, przyjeżdża do Was Lech Jagdańsk. Drużyna, która no, rewelacyjnie weszła w rundę mistrzowską, ponieważ yy, wygra, wygrywała dwa spotkania. Wygrała z, yy, ostatnio z Piastem Gliwicy, a w pierwszej kolejce. Yy, Pokonała pogoń Szczecin. Bardzo ekonomicznie, oba, obie wygrane po 1-0, co sugeruje, że no właśnie, Lechia może tutaj nastawić się na jakieś klasyczne kontry, próbować oddać nam piłkę, a w ostatnim czasie no średnio, średnio nam to wychodzi. Średnio nam leży taki styl. My zawsze musimy się skupiać na siebie i wiemy, że Lechia jest niebezpieczny, niebezpieczny rywal i jak będziemy grali teraz, jak graliśmy z Legią. Myślę, że grajmy, grajmy fajnie. To tylko brakowało bramki. To Myślę, że, że damy radę w tym meczu. Andrzej, pytałem o to wiele razy, zapytam po raz kolejny. W tym roku te mecze u nas różnie się układają: w jednych gramy lepiej, w drugich gramy gorzej. Natomiast jedno, co się nie zmienia, to to, że słabo w nich punktujemy, ponieważ mecz z Legią był bodajże szóstym meczem w tym roku u nas. I do tej pory z tych sześciu meczów wygraliśmy tylko jeden, jeden do zera. Eee, problem chyba wydaje się być skuteczności i strzelanie goli, ponieważ tylko Wiśle-Płosk potrafiliśmy strzelić dwa gole, natomiast czy Koronie Kielce, czy Piastowi, e, czy Legii Warszawa, no ani razu ta sztuka się nie udała. Ja nie wiem, dlaczego tak jest. Jesteśmy pod większą presją, czy nie. To tylko jest to statystyka i musimy to zmienić. W grudniu ubiegłego roku, zaraz po odejściu trenera Mamrota, w bardzo imponującym stylu pokonaliście tutaj Lechie Gdańsk 3 do 0. Było to takie przełamanie po takiej serii słabszych meczów. Z drugiej strony, patrząc na tabelę, w tej chwili dla nas mecz Lechia będzie takim meczem o 6 punktów, bo właśnie Lechia nas... Wygrywając z piastem wyprzedziła w tabeli, i w tej chwili no, mamy do niej jeden punkt straty, wiadomo, wygrywając przeskakujemy. Pamiętam na ten, na ten, na ten mecz, co mówili, że też nie było to łatwe spotkanie, teraz wiemy też, że, że, że to będzie znowu trudne spotkanie, bo o, wiemy, że Lechia nie traci dużo bramek i, i tam będzie chyba najważniejsze, jak dostrzeli pierwszą bramkę i, i potem zobaczymy, jak będzie. Meczu. To jeszcze powiedz, jeżeli chodzi o was jako defensywę, jeżeli dobrze kojarzę, po raz pierwszy dwa mecze z rzędu rozpoczynaliście w takim samym zestawieniu, w defensywie. Teraz z tego, z tego bloku na pewno wypada Bogdan Cyru. Nie wiadomo co z Kubą Wójcińskim, no i teraz jak takie zmiany wpływają na, na ciebie jako na zawodnika formacji defensywnej, czy zmieniające się nazwiska w jakikolwiek nie wiem burzą m, jakiś tam nie wiem porządek, czy po prostu jesteś na tyle zgrani, że dla ciebie nie robi to różnicy czy grasz nie wiem z Bogdanem, z Zoranem z Dawidem, czy, 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 czy chociażby nie wiem mając na lewej stronie Bartka Wdowika albo nie wiem Bodwara no, U mnie to nie ma znaczenia, myślę że tutaj wszyscy jesteśmy na, na tym samym poziomie i ten i Tylko teraz zdecyduję, kto w tym meczu będzie grał. Jak będzie grał i chłopaki, którzy czekają na swoją szansę, a myślę, że dają za siebie wszystko i wszystko będzie funkcjonowało tak jak by miał. STS zakłady bukmacherskie sponsorem głównym Jagieloni Biały Stok.